sama kiedyś trenowałam, grałam w drużynie siatkarskiej i postanowiłam, że mnie tak, jak skończę karierę swoją zawodniczą, no to czas uczyć przyszłe pokolenia. Całym życiem prawie dla mnie jest siatkówka. Przede wszystkim wielką pasją. Sportem, który towarzyszył mi przez ostatnie 25 lat mojego życia. Także towarzyszył mi jako zawodnikowi, teraz mi towarzyszy jako takiemu opiekunowi, trenerowi mojego syna. Lubię siatkówkę, zacząłem grać od 7 roku życia. Chciałbym zostać mistrzem świata w plażówce, w siatkówce oczywiście i jeździć po różnych krajach. Tutaj wiele rzeczy się składa. Po pierwsze, bardzo zdolne dzieci. I po drugie, bardzo duże zaangażowanie rodziców. Tatuś jednego, siatkarz, mistrz olimpijski, mamusia drugiego chłopaka, siatkarka. Także też pokierowali. I dwa talenty, plus praca, plus chęci, ambicja. Mamy po prostu dobrą drużynę. Lubię grać w siatkówkę, bo dużo osób poznaję. Można fajnie pograć, miło spędzić czas. Dzisiaj mamy duże, daleko zeszliśmy, zasługa trenerów. Największym sukcesem był brązowy medal Mistrzostw Paralimpijskich w 1996 roku oraz dwukrotne Mistrzostwa Świata w siatkówce halowej, a później przyszły sukcesy związane z siatkówką plażową. W siatkówce plażowej wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. Także nie przegraliśmy nawet ani jednego meczu w historii. Karate to dla mnie styl życia. Nie wyobrażam sobie życia bez karate. Ostatnio miałem kontuzję i tak przychodziłem na treningi, nawet że popatrzeć, jak inni ćwiczą. Tata kiedyś dał mi wybór. Pytał się mnie, czy chciałbym pójść na piłkę nożną, czy na karate. Powiedziałem, że na piłkę nożną nie, bo nie czuję się dobrze w tym sporcie. Poszliśmy na pierwszy trening karate, bardzo mi się to spodobało, więc zacząłem na to chodzić. Trenuję od 5 roku życia, czyli mniej więcej 9 lat. Moje osiągnięcia to głównie ogólnopolskie, ogólnokrajowe, makroregiony, też pierwsze drugie miejsca i wojewódzkie. Pasją, która prowadziła mnie przez całe życie, gdzieś tam wychowała, poprowadziła. Zacząłem od podstawówki i jako młody chłopiec tutaj w Dywitach, zawody szkolne, potem piłka nożna się pojawiła, jak to u każdego chłopaka, więc tam trenowałem w sumie 18 lat piłkę nożną na różnych szczeblach, od młodzieżowca do seniora. Skończyła się moja rola jako sportowca, takiego zawodnika i jakby dalej chciałem być w tym sporcie, tylko już wiadomo, została już taka ta druga strona, czyli być trenerem. No i tak się zaczęło właśnie. Najpierw tak zaczęło się od tego, że w szkole miałem różne dzieciaki i szukałem takiego sportu, w którym moglibyśmy odnosić jakieś sukcesy, bo wiadomo, że ciężko zmontować drużynę, więc postawiliśmy na sport indywidualny, na lekką atletykę, którą też od małego lubiłem. Ja trenuję 6 lat. Myślę, że takie większe właśnie osiągnięcie miałam po trzech latach trenowania, coś takiego. Jakiś tam pierwszy medal Mistrzostw Polski. Największym marzeniem jest wyjazd na olimpiadę. Nie wiem, czy za 2 lata, czy może za 6. Jakieś Mistrzostwa Świata. Teraz się udało dostać na Mistrzostwa Świata Juniorów w Finlandii. Mistrzostwa jakieś międzynarodowe. Myślę, że największe osiągnięcie to drugie miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych 2 lata temu. Pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski na hali, indywidualnie na 200 metrów. No i myślę, że każdy medal Mistrzostw Polski jest cenny. Siedząc kiedyś w kinie jako 13-latek,
widziałem film z Arnoldem Schwarzeneggerem. To film nazywał się Komando. Jest taka scena w nim, gdzie Arnold wiosłuje tymi wiosłami na pontonie płynąc. I to mnie właśnie zainspirowało, ta cała muskulatura na plecach. I wtedy zapragnąłem tego wszystkiego i taki być. Z kolei po jakimś czasie przypomniałem sobie o tym, że miałem zacząć ćwiczyć. Poszedłem na siłownię i po dziś dzień jestem na niej. To jest też tak, że krok po kroku idzie się dalej i gdzieś tam pomyślałem o starcie w zawodach kulturystycznych. Pierwszy start był w 2002 roku w Bydgoszczy. To były moje pierwsze zawody kulturystyczne, debiuty kulturystyczne, kiedy na 7 osób byłem 6. Może to śmieszne osiągnięcie, ale te 6 miejsce bardzo wtedy mnie satysfakcjonowało z powodu rywalizacji z pewnym człowiekiem, który ogłaszał wszędzie wobec, że ze mną wygra. Ale stało się inaczej. On był 7, ja byłem 6. Ja się bardzo cieszyłem, jakbym był wtedy 1. Kolejne lata to 5 lat przerwy, gdzie musiałem założyć rodzinę, zaopiekować się nimi. I wtedy postanowiłem w 2012 roku przygotować się do zawodów, konkretnie do Mistrzostw Polski, które odbywały się w Katowicach. I tam byłem pretendentem do Mistrzostwa Polski. Ale że walczyłem już z mistrzem Polski z poprzednich lat, to niestety nie udało mi się i skończyłem na wicemistrzostwie Polski. Za rok postanowiłem znowu wystąpić na Mistrzostwach Polski i tym razem wygrałem. Byłem 1 i z kolei w Open, gdzie staję 5 mistrzów Polski z każdej kategorii i również to też wygrałem. Z kolei w 2015 roku pojechałem na Mistrzostwa Europy. Na tych Mistrzostwach Europy dostałem się do finału, byłem 4, ale po jakimś czasie zdyskwalifikowano wiele osób z tych pierwszych miejsc i mnie przesunięto, dając mi tytuł Mistrza Europy. Tam można jeszcze wymieniać, że byłem w Madrycie, brałem udział w zawodach Arnolda Schwarzeneggera, byłem w Stanach Zjednoczonych, też w jego zawodach brałem udział. Można powiedzieć, że już parę razy go widziałem, nawet udało mi się przybić mu 5. Także moim takim wielkim osiągnięciem jest to, że dogoniłem idola, żeby przybić mu 5. Liceum jakoś pokochałem żeglowanie i tak to już trwa w moim życiu. Zawsze od pierwszej niedzieli lipca, już od 5 lat biorę udział w regatach iskierkowych. Są to takie specjalne regaty dla dzieci chorych na różnego rodzaju schorzenia nowotworowe. Zbudujemy serc, a z tych dusz co tak gorące, zbudujemy sobie piec. Centrum Zabrza, przyjeżdżają właśnie na Mazury po to, aby troszeczkę zapomnieć o tych problemach wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami. To jest taka wyprawa na 40 parę osób. Pływamy dużymi jachtami, to są maksusy, wszystkie trójki. No i to trwa właśnie tydzień. Od 3 lat także i w szkole zabieram ministrantów, zabieram młodzież, aby posmakowała troszeczkę przygody żeglarskiej, tak jak to było chociażby dzisiaj. W ramach takiej Akademii Żeglowania, która jest w naszej szkole, czyli w szkole podstawowej w Dywitach.